Szanowni Państwo, witam na otwarciu już drugiego, ostatniego odcinka prac przebiegających, przypomnę, od wiaduktu do ulicy Armii Krajowej. Już w zasadzie od dziś będziemy mogli jechać również prosto Wojska Polskiego, nie tylko korzystając z tak zwanej Starej Łódzkiej i Ronda Solidarności. Również przywracamy na dawną, starą trasę kursy autobusów komunikacji miejskiej i co ważne, między innymi dla mieszkańców i tych, którzy prowadzą swoją działalność przy Starej Łódzkiej, tam zgodnie z zapowiedziami, jak ten ruch ulicą Wojska Polskiego zostanie w pełni przywrócony, pojawią się z powrotem miejsca parkingowe. Przypomnę, że inwestycja, choć trwała kilka miesięcy, no to było uzasadnione, bo to, co widzimy, to nie jedyne prace, które zostały wykonane i w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wykonawcy, firmie Pełk za po pierwsze, jak zawsze, fachową robotę, a dwa, że zostało to wykonane na czas, a nawet kilka dni przed ostatecznym terminem. Tak jak wspomniałem, sama nawierzchnia ulic, chodniki, to nie wszystko. Tutaj bardzo kosztowne, czasochłonne i pracochłonne były te prace dotyczące koryta rzeki Strawy, a więc tego, co dziś nie widzimy, ale z tym to nastręczało dużo problemów i na etapie projektowania i samego wykonawstwa. Dziś możemy się cieszyć już takim bardzo ładnym, estetycznym, bezpiecznym, nowym odcinkiem w naszym mieście. Przypomnę, że kwota, jaka wynika jakby do zapłacenia, to jest około 13 milionów złotych. Chcę podkreślić, że chociaż zabiegaliśmy skutecznie o pieniądze zewnętrzne, to jednak około 10 milionów złotych to są nasze miejskie pieniądze, biorąc pod uwagę to dofinansowanie z rządowego funduszu dróg samorządowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to jednak na kwotę ponad 13 milionów, około 10 milionów to są nasze pieniądze miejskie.